Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammer. Witajcie moi drodzy, oczywiście kontynuujemy naszą kampanię wampirami. Dobrze, słuchajcie, ostatnio żeśmy się tutaj ładnie obronili przed atakiem wampirów z zamku Tempelhof. No i obecnie oblegamy zamek Tempelhof i myślę, że tutaj damy radę, aby ich tutaj zmiażdżyć. Co prawda, na razie rozpocząłem oblężenie, mam zamiar utrzymać to oblężenie tak długo, jak tylko się da, aby maksymalnie zminimalizować nasze straty. 14 tur, aż będzie to trwało. I ostatnio także otrzymałem Banshee, a więc zjawę, która no, będzie pełnić rolę mojego zwiadu, moich oczu i uszu. Tu mamy piękne spaczenie, na 100% jest chyba tutaj wszędzie. Czyż nie? Tak, spaczenie wampiryczne jest 100%. Tu jest 1%. No ale dobra. Ale dobra. Okej, na razie kończmy turę. Lećmy dalej. No i zastanawiam się, co zrobić po pokonaniu wampirów z Tempelhof. Czego chcecie? Czego chcecie? Dostęp wojskowy. Chcą ode mnie hajs. Nie dostaną, ale dostęp wojskowy może się przydać. To są moi sojusznicy z południa. Tutaj zakończono budowę. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Otóż tak, tu już możemy warkhejsty tworzyć. To moglibyśmy rozbudować, ale może najpierw warto byłoby to najpierw zrobić. 4000 mnie to wyjdzie. To jest dobry pomysł, bo to znacząco zwiększy nasze przychody. No dobra, więc na chwilę obecną rozbudowujemy mój zamek główny, oblegamy tych tu skubańców. Moja Banshee, koleżanko. Zobaczmy, co tutaj słychać. To my kolejne jakieś królestwa ludzkie. Ludzi jest tu sporo. O Jezus, tu mamy takie miejsca, takie państwa, których kompletnie nie znam. Wisenland, przepraszam. Tu mamy Averland. Są jakieś landy. Strasznie takie niemieckie mi się kojarzy. Dobra, ci się ze mną kumplują. Mamy bardzo dobre stosunki. I może, słuchajcie, pora byłoby na mały sojusz. Sojusz obronny. Niestety odrzucili. Ale no dobra, z czasem myślę, że się można dogadać. Dobra, pakt o nieagresji mamy. Potem będziemy mieli sojusz militarny, a potem będziemy mogli zakłonić ich, aby się przyłączyli do nas. Dobra, sojusznik się przyda. Wiem, że sojusznik to zawsze bardzo dobre rozwiązanie jest. Dobra, lećmy dalej w takim razie. Działajmy, działajmy. Okej, zmiana wiatrów magii. Migracja. Spadnie nam ład publiczny. Spadnie nam też koszt i wzrośnie rozwój. Dobra, witajcie. Zaryzykujmy. Dobra, mamy wysoko na plusie ład publiczny, więc na razie jest okej. Co to daje? Wampiryczne spaczenie plus 1. Przyrost. Ten przyrost jest dla mnie bardzo ważny, bo od niego zależy tempo naszego rozwoju. I oczywiście od hajsu. Nadwyżka ludności. Okej, mamy jeden. Powiedziano wojny. A. Kislev walczy z orkami. Spod czerwonego oka. Dobra, my tu cały czas to oblegamy. A, tutaj nasza Banshee. Zapominam o niej. Będę o niej zapominał, coś czuję. Ale ma bardzo duży obszar, jaki widzi na mapie. Ci tu nam przechodzą przez nasze ziemię. To ani trochę mi się nie podoba. Ale nie jestem w stanie wojny z nimi, nie? Nie.
No, słuchajcie, niech orkowie mi tu nie fikają, bo to się może dla nich źle skończyć. Podejdźmy tu, na północ. Od to pokazuje się ikonka, jakie mamy mniej więcej relacje z nimi. Neutralne. Ani dobre, ani złe. Zobaczmy, jak to wygląda na takiej mapie. Dużej. Otóż tak, tu mamy wschodnią Sylwanię, która jest cała pod naszym panowaniem. Tu mamy zachodnią Sylwanię, którą też będę chciał ładnie tutaj podbić. Tu mamy tak, to jest oczywiście zamek Tempelhof, który jest oblegany przez nas. A tu jest fort Oberstire. I te dwie, to spokojnie będziemy mogli nad tym zapanować. No i tu zostaje kwestia tych wampirów. To są moi dobrzy przyjaciele, tylko ja nie wiem, czy nie będę miał większych profitów z tego, jeśli uda mi się ich zniszczyć. Gdybym ja ich zniszczył, to by było, myślę, nie najgorzej. Tu mamy nieprzyjazne, ale się poprawiają. Tak, nasze stosunki się poprawiają z krasnoludami, ogólnie z większością nacji. Więc dobra, na razie ich tutaj ładnie oblegajmy nadal. Okej, no i kończmy turę. Na razie cały czas tylko wojny, wojny i walki. Czego chcecie, moi drodzy przyjaciele? Sojusz obronny i oni chcą jeszcze za niego zapłacić. Jestem jak najbardziej za. Tak już mówiłem, sojusznik się przyda. Sojusznik nie jest złą rzeczą. Co to są za Ostermark? Tak jest. Dobra, my się skierujemy tutaj na północ. W sumie to tą drogą możemy polecieć. Drogi zazwyczaj łączą miasta ze sobą. A wgląd w miasta mnie bardzo interesuje. Tu jest Heik. Dalempheim. Co to są za nacje tutaj w ogóle? Ostland. Chociaż nie, to jest, chyba nie jest nazwa Ostland, tylko... chociaż... Może cały ten region nazywa się Ostland, co? Ostermark. A, bo jest Ostland i Ostermark. Bardzo podobne nazwy. Hochland tu jest. Kurde, cała masa pomniejszych królestw. Ale to jest dobra wiadomość dla mnie, bo to oznacza, że oni są strasznie mocno rozdrobnieni. A więc jeśli my będziemy zjednoczeni, uda nam się zjednoczyć całą Sylwanię, krainę nieumarłych, no to wówczas będą mieli strasznie przerąbane. Zyskano rangę. Co my tu mamy? A, ten koleś zyskał rangę. Dobra, w czym ja ci tu mogę pomóc, przyjacielu? Zrzeszenie umarłych, to się bardzo nam przydaje. Świetne zaklęcie. Naprawdę może się bardzo mocno nam przydać. Dobra, my tu tych... Co to jest za wskaźnik to tutaj? Zasięg ruchu. A, ile mamy ruchu? Dobra. Spoko. Za ile ci tu zaczną tracić? Za 4 tury, dobra. Grajmy, grajmy, bo na razie dużo opowiadania jest i ogólnie pogawędek. Okej, to się nam ładnie rozbudowało. No i teraz mamy tutaj kolejne miejsce na rozbudowę. Tu słuchajcie, myślę sobie... Zaczniemy budowę tego. Myślę, że to będzie ok. Bo możemy też to rozbudować. To nam daje czarnych rycerzy. I grobową straż. Z wielką bronią. A to nam dałoby hajs. Może najpierw pójdziemy w hajs. Tak asekuracyjnie trochę. To sobie rozbudujmy też. Na razie na nic więcej nas nie stać. Ale pracujmy, pracujmy. Nad pieniędzmi, moi drodzy. Oj, zapomniałem znowu o niej.
No słuchajcie, najpierw będę chciał odkryć całą mapę. Właśnie przy użyciu naszej koleżanki. Tam jakieś niedobitki orków przechodziły przez nasze terytorium. No i są traktat pokojowy. Chyba was pogrzmiało, moi drodzy. Spuścizna Nagasha. Nagasz zniknął ze świata wieki temu, jednak jego spuścizna wciąż żyje. Niedawno przybył do nas skromny czarnoksiężnik, chcąc sprzedać nam dwa artefakty, które zawierają ponoć duszę wielkiego nekromanty. Zabij głupca, nie ufaj nikomu, wampirytne spaczenie w sąsiednich prowincjach plus jeden. Za 2000. Dobra, bierzmy to. To zwiększy nasze spaczenie w sąsiednich prowincjach. Więc jaki my tu mamy już teraz wpływ? A, dyplomatyczne konsekwencje, dobra. Intrus. Gdzie? A, bo ci tutaj przechodzili. Orkowie się wycofywali. Powiedziano wojnę. Księstwa graniczne kontra krwawe włócznie. A więc orkowie. Dobra, ale ja jestem na to niewzruszony. Niech się wyżynają. Mi to nawet na rękę. Im więcej trupów, tym więcej większa moja armia. Jezus Maria, ile tutaj jest Imperium. Tu już jest Imperium, moi drodzy. Bardzo daleko na zachód od moich ziem. No, w sumie nie jest to aż tak bardzo daleko. Ale trochę czasu upłynie. Może ta mapa nie jest jakoś super mega obszerna. Bo jednostki tutaj bardzo szybko się przemieszczają. Ale jednak... Jednak pokonywanie tutaj tych bitew, walk i ogólnie przebijanie się do przodu jest bardzo czasochłonne. Ten koleś tutaj się leczy. Jakimż to cudem. Oni tu mają bardzo niewiele. Mogą zostać podbici przez orków. A wtedy to ja będę musiał podbić orków. Chociaż podbijanie orków mi nie jest na rękę, bo ja nie mogę zajmować ich miast. Mogę je tylko łupić i grabić. I oczywiście niszczyć także. Ale co, oni to tu oblegają? Nie, tylko po prostu rozbili obóz tutaj. Oj, no dobra. Nie chcę się pakować w otwarty konflikt z orkami, powiem szczerze. Nie leży to w moim interesie bynajmniej. To sobie zróbmy. Rozbudować to wszystko w cholerę i będzie. Dobra, lećmy dalej. Oblężenie trwa. Dobra, co my tutaj mamy? Kurhan się zbudował. A więc będziemy mogli tutaj, słuchajcie, sobie tworzyć właśnie cmentarne gule. Gule może nie są jakąś super mega jednostką. Ale na pewno potrafią być przydatne. Okej. Wzrosły nam przychody z miast teraz. Ostatnio żeśmy to opanowali. Ale z wampiryczne spaczenie plus 2. Poziom poborowych bohaterów plus 2. A, czyli że już będą tworzeni z lepszymi poziomami. Stosunki dyplomatyczne, poprawa. Dobra, a może teraz troszkę zmieńmy klimat. Co to jest to? Co by nam to dało? Siła broni dla jednostek cmentarnych guli. Cmentarne gule. Upiory z kurhanów. Dobra, ja używam dużo kościotrupów, więc może warto byłoby to zrobić. Więc no dobra. Dobra, na razie nie tworzymy jakiejś strasznie dużej ilości wojsk. Bo będę się starał bardziej modernizować naszą armię. A poza tym potrzebujemy hajsu. Oj, mamy co rozbudowywać. Oj, mamy.
Czego chcecie? Pokoju. Nie ma szans. Okej, co my tu mamy? Tajemniczy nieznajomy, pochodzący ze skrytej wśród mgieł krainy Albionu. Ma do ciebie prośbę. Wygląda złowrogo, ale zapewnia cię, że ma szczere intencje. Spełni prośbę. Zostanie nam spaczenie chaosu. Odmów tej postaci. To jest jeden jakiś koleś z tego, z chaosu. Nie mam zamiaru go gnojom ufać. Nie po tym, co zrobili z moją serią z wojowników chaosu. Wszystko ładnie rozbudowujemy. Tak jest. Oby tak dalej. Banshee. Kurde, zapomniałem o niej. Mówiłem, że będę zapominał. Jeśli ona nie będzie tutaj gdzieś w okolicach moich ziem... Tak, ja wiem, wy chcecie pokój. Nie ma takiej szans. Chaos. Poruszenie chaosu. Na północy zbierają się ciemne chmury. Krążą pogłoski, że barbarzyńskie plemiona zamieszkujące w cieniu chaosu zaprzestały walk o zwrócenie na siebie uwagi mrocznych bogów i zjednoczyły się. Hordy hodowane przez chaos rosną w siłę. To tylko kwestia czasu, nim pęknie tama, a stary świat zaleje niszczycielski potop. Dobra, okej, nadciągają siły chaosu. Z północy. Siły chaosu, gdzie one były? Gdzieś tutaj, nie? Na tych ziemiach. Tak, to było gdzieś tu. No to jest dosyć kawał ode mnie, na szczęście. Dobra, co się tutaj zbudowało? Huta się zbudowała. Więc dodatkowy hajsior. Dobra, co mogę rozbudować? To mogę rozbudować. No, czarnych rycerzy będziemy tworzyć. Aby wzmocnić moją armię. Dobra, ci tu są brani głodem. Jeszcze 4 tury. Znowu Banshee. Znowu Banshee. Kurde. Muszę od niej zaczynać turę, a nie na niej kończyć. Warto by się było udać tutaj do tego miejsca, bo tu mamy zadanie do wykonania. Ale to sobie załatwię, jak już nie będę z nikim walczył. Imperium zawiązuje konfederację z Wissenlandem. Frakcja zniszczona, moi sojusznicy. Dobra. I to mi tutaj zniszczyli moi... Znaczy... cholerni orkowie. Dobra, w takim razie trzeba będzie tutaj przejąć tę ziemię. Oj, spadek hajsu coś przewiduje. Dobra, koszt werbunku, sobie zmniejszmy nasze kościotrupów. Które stanowią jakby nie było trzon naszej armii. Dobra, nasza Banshee. Gdzie jest nasza Banshee? Tu jest nasza Banshee. Teraz lecisz tutaj na południe, moja droga. Okej, tutaj są... Jest Imperium. To na czerwono. To są ziemie imperialne. Chyba ktoś ich oblega. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ze mnie Imperium. Tam się szaro gęsi. A ci tu będą ponosić teraz straty. Czy my możemy na przykład rozbić obóz? Nie, chyba nie. Dobra, na razie w każdym razie czekajmy. Czekajmy, aż głód zrobi swoje. I ogólnie wyczerpanie oblężeniem. Dobra, dwie tury jeszcze do poddania się tego miasta. Co tu? Tu możemy sporo rzeczy rozbudować. Okej, a więc tak. To byśmy mogli zrobić. Starożytna zbrojownia, ale to też tylko w stolicy może być zbudowane, więc się nie opłaca tego tutaj budować. To mamy. Zbudujmy sobie tutaj coś takiego. Na przykład. To sobie rozbudujmy.
To też rozbudujmy. No słuchajcie, bardzo dużo inwestuję. I mam nadzieję, że to się będzie nam opłacało. A, tu jest w ogóle stolica. Altdorf. Dobrze, moja droga. Ty udasz się tu. Wracasz do naszych ziem. To jest przerażająca jest, muszę przyznać. Nasza koleżanka. Musztra? Co oni tu robią? Dobra, mniejsza z tym. Oblegajmy dziadów dalej. Tak jest. Ci tu chcą cały czas... Zostań wasalem. Nie chcę wasala. Zmiażdżyć ich. Tu podleć, moja droga. Zobaczmy. Co tu słychać? Czy ja mogę to przejąć na przykład? Mam taką nadzieję. Dobra, oni tu już faktycznie nic nie mają. Tak więc kończmy z nimi. Jeszcze sobie zerknę, czy mogę coś tutaj zbudować. Ciekawego. Tu mogę coś rozbudować. Co to by nam dało? A, to jest chyba coś w rodzaju jakichś dodatkowych murów obronnych. A, dodaję mury obronne do osady. Będziemy mieli zwiększony garnizon. W sumie to jest dobry pomysł, ponieważ to jest północna flanka nasza. I przydałoby się tutaj mieć lepszą obronę. Dobra, zróbmy to, przynajmniej na razie. Chociaż w sumie tutaj stacjonuje jedna z naszych armii. Może to... Warto byłoby zrobić. To sobie zróbmy. Okej. Dobra, ty już wykonywałeś ruch. Dobra, zajmujmy ten zamek, moi drodzy. Nie traćmy czasu. Ci tu se hasają. Oni tutaj zajęli miasto krasnoludów. Z czym do ludzi, kolego? Dobra, automatycznie to załatwmy. No właśnie. Stali rozgromieni. No, pięknie. Coś tam żeśmy dostali. Frakcja zniszczona. Schufban. To oczywiście sobie zajmijmy. Ta jest. Mamy to. Teraz tak, co byśmy tu mogli zbudować? Na dwóle nie ma nadwyżek ludności. To nam zwiększyłoby rozwój. Dobra, zwiększę sobie to. Teraz popracujmy troszkę nad przychodem. Dobra, co my tutaj możemy werbować? Różne ciekawe rzeczy. Na przykład wargeisty. No ale zbudujmy sobie ich... Kurde, 1001 jednostka i kosztuje? Naprawdę? Ja zobaczyłem tą starożytną zbrojownię, która się buduje z tego co wiem. Mają większą dyscyplinę. I ogólnie są dużo lepsi od naszych szkieletów. Zróbmy to tak. Wargeisty stworzymy. Dla tej armii także. Ci są ranni? Nawet nie wiedziałem. A ten tu kolega ma awans. Teraz tak, co byś tu miał? Tempo uzupełnień.
Koszty werbunkowe bohatera. Weź sobie to. Tak jest. Który masz poziom? 6. No dobra. Okej, ładnie żeśmy tutaj to zajęli. A my tu poczekajmy tą jedną turę. Może się tu sytuacja trochę uspokoi. I zajmiemy ten fort jeszcze. Dobra, ty koleżanko. Co ty tu możesz? Blokada armii, zabójstwo. Spróbujmy zabójstwa. Ciekawe, czy płacę też za nieudane próby zabójstw na przykład. O, przerażająca jest ona. Banshee. Dobra, na razie czekajmy. Lećmy dalej. Z tematem. No, w zasadzie potrzebujemy hajsu. I to jak najwięcej. Tylko jesteśmy w stanie zdobyć. Jakiś koleś nam biega. Po moich ziemiach. Czego chcecie? Zostać wasalem. Nie zostaniecie moim wasalem. Zniszczę was i tyle. Frakcja zniszczona. Czerwone oko. Dobra. To by szło jeszcze bardziej rozbudować i mieć... skrzydlate maszkarony. O kurde, to by szło zrobić. Ja nie wiem, czy już jest dobry moment na to. Dobra, na razie się wstrzymajmy. Muszę trochę teraz w armię zainwestować. Dobra, czy jak wy stąd wyjdziecie, to się tutaj sytuacja nie powinna za bardzo pogarszać. Dobra, uderzmy tutaj na tego gościa. I uderzyć tutaj na tą twierdzę. Znaczy na to miasto, przepraszam. Tak jest, my to sobie tutaj pięknie zaatakujemy teraz. Albo nie, moi drodzy, albo nie. Myślę, że dobrym momentem będzie zakończenie tutaj tego odcinka, a tą bitwą zająć się już w następnym. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, że ci czołem, ciao. Oj, przepraszam was, ciao, do następnego.